Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Minął nam lipiec, więc chciałbym zrobić takie podsumowanie miesiąca lipca z fotowoltaiki. Fotowoltaika prawie 10 kW. Ja mam tutaj to zrobione na dwóch falownikach, dwie instalacje, każda po dwa stringi. I tutaj, jak widzicie, 1421 kW oddanych. Tak to wygląda. Poboru mam 81 kW poza autokonsumpcją, bo nie jest tutaj pokazana autokonsumpcja. Ja tą autokonsumpcję określam na gdzieś 10% ilości oddanej, czyli 140 gdzieś kW autokonsumpcji plus 81, to by było gdzieś 220 kW, które pobrałem z sieci łącznie z autokonsumpcją. A dlaczego o tym mówię? W tym okresie, w lipcu, wprowadziłem sobie już kuchenkę elektryczną, czteropalnikową, która jest użytkowana. Nie mam specjalnego na nią licznika, ile tam zostało, ile taka kuchenka potrafi zużyć w ciągu całego miesiąca. Do tej pory było to gazem, na gazie, ale chcę zwiększyć udział autokonsumpcji, dlatego że, jak wiecie, buduję własną pompę ciepła z klimatyzatora i w tamtym roku miałem bardzo duże problemy, bo mimo potrójnego zabezpieczenia tej wymiennika płytowego gaz-woda, mimo potrójnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, przed defrostem, ten wymiennik uległ mi uszkodzeniu i musiałem dogrzewać grzejnikami, dogrzewałem też piecem elektrycznym, a w tym roku już zrobiłem układ, wykorzystując taki przepływowy wymiennik. W roli wymiennika wykorzystałem jednostkę wewnętrzną, jest ona zanurzona w takiej rurze 300 i przez to przepływa wody. Ci, którzy tutaj śledzą mój kanał, to wiedzą, że już mi to odpaliło. Ładnie to działa, COP jest tak, jak stacja tam pozwala, w granicach 4 jest uzyskiwane. Co mogę powiedzieć więcej? Szczegółowe próby tego będą zimą, bo teraz trudno uzyskać nawet takie jakby obłożenie mocy tego wymiennika, ale na tą chwilę, jak zrobiłem takie pierwsze wstępne pomiary, to wyszło bardzo fajnie, tak? Ale to jest tak jakby tutaj poza tym. Chcę Wam też tutaj pokazać, zrobiłem sobie z 3 lat do tyłu, jak w tym miesiącu lipcu wyglądała ta produkcja. W 21 1313, w 22 1436, a więc jakby bardzo podobna moc oddana do tego roku. I tutaj zobaczcie na pobór, w tamtym roku średni pobór był nie średni, tylko całościowy, bez autokonsumpcji 44 kW, w tym 81. I teraz jakby zobaczymy, też pokażę taki wykres od początku roku tej produkcji i porównamy sobie czerwiec na przykład teraz z lipcem. I zobaczymy po prostu, ile wzrosło mi, jak tą kuchenkę podłączyłem, tak? I dobrze, tutaj zrobiłem zakres danych od stycznia do 31 lipca. I zobaczcie, że tutaj w maju nawet była produkcja większa niż w lipcu. I tutaj w czerwcu też produkcja większa niż w lipcu. Tak to wygląda, bo tak jak to wygląda, to tutaj gdzieś było no niewiele więcej. Tutaj teraz może mi się to uda. 1480, tak?
a tutaj w czerwcu 1455. I dobrze, jeszcze wrócę tutaj jakby do tego czerwca, żeby to porównać z lipcem. Dobrze, i mamy tutaj, że tak powiem, czerwiec teraz i w czerwcu mamy 1465 oddanej, gdzie w lipcu było 1421. I tutaj mamy poboru bez autokonsumpcji 84,5 kW, a tutaj mamy 81,8, więc wynika nawet z tego, że w czerwcu było więcej pobrane niż w lipcu z tą kuchenką. Gdzieś około kilku kilowat, ale jak sobie przypomnę, to wynika to z tego, że miałem awarię pralki i tego prania się nazbierało, i dlatego tutaj częściej w czerwcu chodziła pralka, czyli to się może tak zrównać, jakby tutaj to przełożył czerwiec z lipcem, tak? Czyli aż ta, że tak powiem, autokonsumpcja i zużycie po prostu z kuchenką nie było większe niż zużycie bez kuchenki w poprzednim miesiącu. Ale dopiero zobaczymy to też w sierpniu. Bo mówię, to nie są aż jakieś znacząco duże różnice, bo może pokażę tą kuchenkę, którą ja mam zainstalowaną teraz. Kuchenkę mam zainstalowaną czteropalnikową na takich szybkich polach. Jest to naprawdę dosyć oszczędna kuchenka. Moim zdaniem jest nawet dużo lepsza od kuchenki indukcyjnej. Bo możemy tu postawić każdy jeden garnek, czy przystosowany, czy nieprzystosowany do kuchenki indukcyjnej, także wszystko nam tu zadziała. U mnie jest akurat tutaj taki rodzaj sterowania tymi pokrętłami. Też uważam ten rodzaj sterowania za dużo lepszy niż taki tutaj dotykowy. Na moim kanale jest też dostępny filmik, gdzie pokazałem, jak działa taka kuchenka i jak działa kuchenka tutaj ze sterowaniem dotykowym, bo taką kuchenkę też sobie testowałem. Testowałem dlatego, żeby mieć porównanie funkcjonalności. I dla mnie jest lepsza taka kuchenka po prostu, która ma gałki, którą możemy szybko to zrobić, a jakbym miał teraz kupywać taką samą płytę, to chciałbym, były dostępne takie płyty, gdzie sterowanie żeśmy mieli tutaj do góry tymi pokrętłami, to by było jeszcze lepsze. Dlaczego mówię, że taka kuchenka jest lepsza z tym sterowaniem tutaj? Bo coś nam się rozleje, to tutaj to pole dotykowe, ono wtedy działa tak nie za bardzo dobrze, tak? I tutaj możemy sobie tym garkiem jeździć wszędzie, czyli na przykład sobie tutaj przestawiając tak dalej, nie zasłaniamy sobie tego dotyku, tak? Także to tutaj o kuchence, ale wróćmy tam do tego podsumowania. Czyli jeszcze raz tutaj to podsumowanie. Rzucę 1420 energii oddanej. Ja uważam to za bardzo dobry miesiąc i nie mogę zrobić dokładnie autokonsumpcji, bo jeden u mnie falownik jest falownik Growata, który nie ma wyświetlacza takiego dosyć dokładnego i jeszcze porozumiewanie się z tym falownikiem jest, trzeba w niego pukać. I często ten falownik wykazuje błędy, a aplikacja na internecie, którą mam, też wykazuje jakieś błędy. To dlatego, jakbym komuś miał tutaj polecić, to polecam falownik, który ma
w sobie wyświetlacz i możemy, i są przyciski, tak? Wiele falowników teraz mamy dostęp przez internet, ale nie zawsze mamy do niego dostęp, a tak polecam, jak jest wyświetlacz na falowniku i drugi falownik mam bodajże, nie pamiętam teraz nazwy tego falownika, ale może Wam pokażę. O, to jest właśnie SAI i mamy tutaj, tak jak mówiłem, tutaj mamy tu przyciski, mamy też wykres, także z niego możemy wszystko na bieżąco zrobić, nie musimy mieć łączności z internetem. No i dobrze, tak jakby kończąc to podsumowanie, zachęcam do subskrypcji, bo subskrypcja daje nam to, że po prostu nowy filmik pojawia się jakby z automatu. Jeśli filmiki się podobają, zachęcam do dawania łapki w górę i chętnie zapraszam do wszelkiej wymiany zdań w komentarzach. Także dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na następne filmiki. Dziękuję.